To znowu ja. Moim gościem jest porucznik Sara Krakowski, rzeczniczka NCPD. Kochanie, witam w programie. Cześć, Ziggy. Dzięki za zaproszenie. Mam... City a couple decades back, so maybe you younger listeners won't remember, but clowns once terrorized this place. Yeah, clowns. Really mean clowns. Back in the day, Night City had hundreds of what were called poser gangs. That's a gang where all the members get surgery to look alike, or they get it on some theme like characters from an old TV show, or dead presidents. The bozos were biosculpted to look like circus clowns. And they like to play pranks on people. But then they turned, and the pranks got real nasty. So, why did I bring up the bozos, people? Well, that's because I've got someone for all of you faithful listeners to keep an eye out for. Napierdalać! Zabiorą mi rączki! Potrzebne wsparcie! Mamo, ktoś mnie kroi. Raz! Idź tam. Potrzebne wsparcie! Shoot!
A nam? Cześć. Ty jesteś Vi, co? To gdzie mój wóz? A ten ci nie pasuje? Co z nim nie tak? Tymczasowe rozwiązanie. Pytam, gdzie moje auto? Rook mówi, że możemy sobie nawzajem pomóc. Oczywiście, mogłam się domyślić. No dobra. Gadaj, co wiesz. Albo leciej wyszczekaj, żeby się ode mnie odpierdoliła. Ja pierdolę, zawsze się tak rzucasz? Tylko wtedy, jak ktoś mnie wpieprza. Gdzie jest mój samochód? I co? Że niby jak ci powiem, to nagle sama sobie ze wszystkim poradzisz. Gówno cię to obchodzi. Ej, spokojnie. Wyluzuj. Nie mów mi, co mam robić. Posłuchaj, wiem, gdzie jest twój wóz i ładunek, ale sama sobie nie poradzisz. Więc może się lepiej dogadajmy. No to czego chcesz? Zaatakujemy transport Kang Tao, a to nie będzie proste. I nie wiem, czy mogę ci ufać. Pojebało cię? W kwestii zaufania czy ataku? AV-ka Kang Tao będzie przelatywać przez Jackson Plains. To podobno ułatwi sprawę. Ta, nie wydaje mi się. Na pokładzie jest człowiek, z którym muszę porozmawiać. Ja pierdolę. W zamian informacja o twoim ładunku i pomoc w odzyskaniu go. Umowa stoi? Nie wiem, ja... Kurwa! Dobra, umowa stoi. Ale bez mojego wozu nie załatwimy twojej sprawy, więc musimy zacząć od niego. To gdzie on jest? Myślałem, że przede wszystkim chodzi o towar. Chuj z towarem! Z tym samochodem mogłam brać każdą kurierską robotę. Bez niego mogę najwyżej rozwozić pizzę w Night City. Rocky Ridge. Podobno wiesz, gdzie to jest. Tam znajdziemy twój wóz z ładunkiem. Nasz ty kutasie. Dorwę cię za to. Nasz to jakiś twój kumpel? To on cię wystawił? Weź go nie nazywaj moim kumplem. Dobra. Wspólnik. Były wspólnik. Wykiwał mnie, zajebał mi wóz i towar. Na pewno chce to teraz wszystko opchnąć klientom w Rocky Ridge. I czeka go, kurwa, spore rozczarowania. To co? Jedziemy do Rocky Ridge. Moment, muszę się zastanowić. Okej, przyda nam się dodatkowa pomoc. Po drodze zahaczymy jeszcze o jedno miejsce. Niby jakie? Moment, dzwonię do klientów. Muszę ich przekonać, żeby olali tego skurwiela. Chce się z nimi dogadać za plecami Rogue? Odważna jest. Albo kurwa po prostu głupia. Boss, hej. Wiem, że nasz chce wam opchnąć towar w Rocky Ridge. Problem w tym, że ten skurwiel mnie oszukał. Spokojnie, ja to załatwię. Tylko daj mi szansę. Boss, no proszę cię. Ile razy dla was jeździłam i było cacy. Słowo honoru. Po zmroku? Okej, nie odwołujcie spotkania, ale nie przyjeżdżajcie, ja się wszystkim zajmę. No kurwa, jasne, że tak. Zajebiście, dzięki, boss. Nie pożałujesz. Dobra, kupiłam nam trochę czasu. Co to za jeden ten boss? Na pewno nie będzie robił problemów? Boss jest w porządku. Jest z Sixth Street. Jeździsz dla gangusów? A co, nie wolno? Streeci potrzebują kurierów, a ja potrzebuję kasy. Dałaś mu słowo, a on no to poszedł? A co cię w tym dziwi? To się nazywa reputacja. Może się kiedyś swoje dorobisz. To gdzie chcesz jechać? Do obozu Aldecardos. Muszę pogadać z ludźmi z mojego klanu. Jakoś nie wyczuwam entuzjazmu. Nie twoja sprawa. Mam tam paru przyjaciół. Oni nam pomogą? W Rocky Ridge? Tak jest plan.
Rogue coś wspominała, że się z nimi nie dogadujesz. No to skoro Rogue tak mówi, to to musi być prawda. A nie jest? Weź mnie nie wkurwiaj. Okej. Chwilowo na mnie po drodze, ale to wciąż rodzina. Status związku to skomplikowane. No, coś w tym stylu. Jeździłem kiedyś z nomadami. Serio? Nie zgadłabym. Rodzina Bakerów, stare czasy. Nie ułożyło się, no i wylądowałem w Night City. To jednak coś nas łączy. Spoko, jedźmy. To wsiadaj. A ten wóz skąd wzięłaś? Z parkingu pod jakimś przedszkolem? Tak. Masz z tym jakiś problem? Ja? Żaden problem. Gustu nie zmienisz. Wal się. Daleko ten obóz? Tuż pod miastem. Skoczymy na 9, potem odbijemy na wschód. Jak się w ogóle w to wpakowałaś? Spodobał mi się kolor. Sosnowego odświeżacza i dziecięcego fotelika nie było w planie. Wiesz, że nie pytam o auto. No a co mam ci powiedzieć? Że nie chcę odpuścić tego, że wspólnik mnie okradł? Że fikserka się na mnie wypięła? A ty? Po chuj ci ten pajac zawałki. Ma informacje, których potrzebuje. A ja mam coraz mniej czasu, żeby go dorwać. Właściwie to czemu mi nie powiedziała, że wie o naszym? Rogue? Przestań, zawracaj sobie nią głowę. Kurwa, jak ja nienawidzę tej suki. Rogue jest królową Afterlife. Po prostu przedstawia pionki. Czy ty mnie właśnie nazwałeś pionkiem? Dobrze się jej przyjrzałem. Doszła na szczyt, bo zna się na ludziach. A że nie mówi im wszystkiego? To część tego zawodu. Jak dla mnie jest po prostu manipulującą i zakłamaną pizdą. Wiesz, że to ona wpakowała mnie we współpracę z Raffenschiff? Ale serio nie zorientowałaś się, że Nash jest jednym z Raffenów? No nie pokazał mi swojej wizytówki, cwaniaku. Nie monitorujecie, która ich banda działa w okolicy? Rivesi chyba. Do tej pory głównie obrabiali korporacyjne transportery przy 64. Ej, ty rzeczywiście się orientujesz w tych sprawach. No matka krew. Ale serio nie zorientowałaś się, że Nash jest jednym z Raffenów? No nie pokazał mi swojej wizytówki, cwaniaku. Nie monitorujecie, która ich banda działa w okolicy? Rivesi chyba. Do tej pory głównie obrabiali korporacyjne transportery przy 64. Ej, ty rzeczywiście się orientujesz w tych sprawach. No matka krew. Pewnie miała swoje powody. No nie mów. Ona zawsze ma powód, by przekazać ci jakąś informację lub ją przed tobą zataić. Okej, dojeżdżamy. Zgarniemy moich kumpli, a potem do Rocky Ridge. No. Kogo moje oczy widzą? Zjawa to jakaś? Czy kac okrutny? Pierdolcie się. A to kto? Moja niańka. Wi to Skorpion, to Mitch, przyjaciele. Gdybyś nie straciła towaru i samochodu, niańka nie byłaby ci potrzebna. Zamknij się, Wi. Żartujesz? Padł ci twój Thornton? Zajeździła go na śmierć w Night City. Tam. Ukradli jej. Kurwa, kto śmiał?
Nieważne. Niedługo go odzyskam, dlatego tu jestem. Potrzebujemy waszej pomocy. Co jest? O co chodzi? Rafeni wyrolowali Panam. Jedziemy uświadomić im, że to był zły pomysł. Mocno zaleźli ci za skórę. Inaczej nie słuchałabym tak cierpliwie waszego pierdolenia. Wiesz, że zawsze możesz na nas liczyć. Tylko, że teraz nie da rady. Serio? Nie pomożecie? Stary nas wyznaczył do roboty przy generatorach. Baterie padły. Nie pomożecie przez jakieś jebane generatory? Jaja sobie robisz, nie? Naprawdę was potrzebujemy. Nie tym razem. Potrzebują nas tutaj. Kurwa, nie wierzę. Warujecie tu, bo Sol wam kazał? A mnie macie już gdzieś, tak? Panam. Tu nie chodzi o Sola, tylko o klan. Przecież wiesz. Słuchaj, z obozu się nie ruszymy. Nie ma szans. Ale o sprzęcie Sol się nie wypowiadał. Mhm. Okej. Dobre i to. Będę potrzebowała twojego karabinu i paru swoich rzeczy. Wiesz, co chcesz. Tylko uważaj na siebie. No, dzięki. To ja w takim razie ogarnę sprzęt i znikam. Jesteś na mnie skazana. Bierzmy się do roboty. Rozczarowana? Nie wiem. Zawiedziona chyba. Cześć, Panam. Wpadłaś na dłużej? Zaraz się stąd zmywam. Pogadamy następnym razem. Hej, Panam. Wprowadziłaś nowego? No, słucham. Nie masz tu chyba wielu klientów, co? A no, wielu nie. Za to często wracają. Czemu? Co tydzień kupują nową giwerę? Nie, oddają broń do konserwacji. Piasek wchodzi w każdą szczelinę, do każdego otworu. Dlatego giwerę trzeba raz na jakiś czas rozkręcić i przedmuchać. Inaczej może się coś zaciąć, a to oznacza kłopoty. Chcę zobaczyć, co masz na sprzedaż. Pewnie. Rozejrzyj się. Chcę zobaczyć, co masz na sprzedaż. Najlepsze giwery na Badlandach, dlatego tu wracasz.
Odprowadziłaś nowego? A Solo o tym wie? Gówno się to obchodzi. Polecasz jakieś konkretne wszczepy? Wiesz, z wszczepami jak z butami. Każdy potrzebuje innych. Coś, czego używa Netrunner, niekoniecznie przyda się Solosowi. Ale jeśli spędzasz dużo czasu na Badlandach, warto zainwestować w sprzęt maskujący. Holoskórę, dynamiczny kamuflaż i tak dalej. Ta okolica może wyglądać na bezludną, zwłaszcza w porównaniu z miastem. Ale tak nie jest. Lepiej poruszać się tu po cichu, nie zwracając na siebie uwagi. Bo inaczej może zrobić się nieprzyjemnie. Wiem. Wychowałem się z bakerami. A, no to nie muszę ci tego tłumaczyć. Chcę sobie coś wszczepić. Konkret. To lubię. Gówno się to obchodzi. Pomóż mi z tym. Patrzcie go, jakiś liczny. Have to find another way.
Co cię ugryzło? Co tam jest? Parę drobiazgów przydadzą nam się. Bierz. Dobra, mamy wszystko. Jedziemy. Dogadałaś się z Solem? Wracasz? Panam! Wpadniesz do nas potem? Następnym razem, Eli. Uciekam. Tak, tak. Zjeżdżajcie, już. I odzywaj się czasem. Pilnuj jej wi. Rzuć tutaj. No to jedziemy. Skakuj. Masz problem z uznawaniem autorytetu. Co? Najpierw Rogue, teraz Sol. To wasz przywódca? Ich przywódca. Wolałaś zniknąć, zanim wróci. Sol... Nie jestem tam przez niego mile widziana. O co poszło? Przyjechaliśmy do Kalifornii, bo obiecywał, że Aldecaldos czekają zmiany, że zaczniemy tu nowy rozdział. No i widziałeś sam. Skończyło się na kilku namiotach i hałdzie suchego piachu. Ziemia, kurwa, obiecana. A ja chciałam dla nas czegoś innego, ale Sol to pierdolon tchórz. On ten klan wkrótce zupełnie pogrąży. Mitch i Skorpion wydają się spoko. Są najlepsi. W sumie na ich miejscu też bym została w obozie. Pierdolić Sola i jego generatory, ale klan to klan. Ja już do tej rodziny nie należę. Ciebie też traktowali jak swoją. Widać, że się o ciebie troszczą. Mhm. A ty masz kogoś bliskiego? Na razie nie, ale nie wiem, może niedługo. Oni byli w armii? Skorpion Mitch? Tak, pancerbojsi. Byli na kontrakcie w ostatniej wojnie. Czyli latali tymi wielkimi transportowcami? Skorpion latał. Mitch zabezpieczał transporty. Zafundowali im z tej okazji naprawdę zajebiste bojowe wszczepy.
I naprawdę pojebane koszmary. Rocky Ridge? Jakieś opuszczone zadupie. Mieszkańcy albo się przenieśli do Night City, albo wyjechali w cholerę. No to wiesz prawie wszystko. W okolicy miała przebiegać nowa nitka autostrady. To byłaby jakaś szansa dla mieściny. No ale plany upadły. Ile takich miast, duchów jest w Stanach? Setki? Tysiące. Jechałam ostatnio 80. Wystarczyło się zatrzymać w nocy, jak było cicho. I wtedy zawsze to słyszałam. Co? Wiatr świszczący przez zabite dachami okna i drzwi. Tak właśnie umierają miasta. Nie z hukiem, ale ze skumleniem. Okej, jesteśmy na miejscu. To co robimy? Musimy się przygotować na wizytę Rafenów, a mamy mało czasu. Będziemy improwizować. Rozejrzyjmy się, sprawdź, czy jest tu coś, co moglibyśmy wykorzystać. Rocky Ridge już bardziej martwe być nie może. Tu nic nie działa. Ponad miesiąc temu. Niestety Nevada nie można było już uratować. Jego organizm nie wytrzymał ostrego wstrząsu zewnętrznego.
także stymulantów. Samochód, który ma właściwie... No i? Znalazłeś coś? Tylko, że tu nic nie działa. Wszystko odłączone. Zacznie działać. Rafeni przyjadą po zmroku, nie? To zrobimy im niespodziankę. Ale musimy przywrócić zasilanie. Sprawdźmy tę stację. Okej. Znalazłem bezpieczniki, ale tam też nic nie działa. Nie szkodzi. Już wiem, jak tych chujków zaskoczyć. Dobra, no to tak. Całe skrzyżowanie jest podłączone do tej stacji transformatorowej, nie? Na dachu jest rozdzielnica. Gdy ją włączymy, to wtedy wszystko tutaj rozbłyśnie jak na pieprzone święta. Kapujesz? Niezły pomysł. Włączmy zasilanie, a ja rozejrzę się z jakimiś punktami dostępu. Zajebiście. Tylko pamiętaj, pewnie pojawi się spora ekipa. Trzeba będzie jakoś ich podejść, żeby dostać się do mojego wozu. Nie martw się. Mam parę pomysłów, jak się z nimi zabawić na tym skrzyżowaniu. Zajebiście. Zobaczą światła i będą musieli posprawdzać, o co chodzi. Spoko. No. Tylko najpierw musimy uruchomić terminal na dole. Bez niego skrzynka na dachu to tylko kupa złomu. Chodź. Podłączymy do niego akumulator wozu. To powinno załatwić sprawę. Zaczekaj na mnie pod stacją. Podjadę. Widzę, że panel jest w dobrym stanie. Zrobię obejście do zasilacza i będzie okej. Musimy go tylko jakoś uruchomić. Weź kable z bagażnika. Podłączymy do akumulatora. Plus podłączony. Poczekaj chwilę, ogarnę wszystko u siebie. Już, teraz minus. No i po nim. Ale dobrze nam służył. Okej, mam napięcie. Włącz zasilanie w środku, tam powinien być terminal. A potem leć na dach. Zrobi się. Ja się rozłożę na wieżę, będziemy mieć całe skrzyżowanie jak na tacy. Jak ci dam znać, przełączysz bezpieczniki, dobra? Jasne. Rozdzielnica podłączona. Zajebiście. To się z nimi zabawimy na tym skrzyżowaniu. Idziemy na pozycję.
No to teraz czekamy. Pamiętaj, jak ich zobaczymy, włączasz prąd. Skąd nadjadą Rafeni? Wiesz? Stawiam na północny wschód od strony niedokończonej autostrady. Okej. Osłaniaj mnie w razie czego. Wiadomo. Jadą. Jest mój wóz. Widzisz go? Nie da się go nie zauważyć. Weźmy ich z zaskoczenia. Spróbujmy to zrobić po cichu. A jakby co, to zacznę ich odstrzeliwać. Gra? Gra. Szykuj się. Zaczynamy przedstawienie. Teraz. Niech stanie się jasność. Musisz zgarnąć krótko wozu kierowcę. Rozglądaj się zaraz po Irokezie. To zasadka. Trochę jest. Zauważenie. Kurwa. Dorwijmy ich. Musimy się ich wszystkich teraz pozbyć. Spadaj, ja prowadzę. No masz. Nie mogłaś się doczekać, co? Nareszcie. Jak? Zajebisty wóz, co? Zajebisty. Nie dziwię się, że go chciałaś odzyskać. Ach, nareszcie razem. No i widzisz? Daliśmy radę bez Micza i Skorpiona. Słuchaj, Vi, to jeszcze nie koniec. Nie? Masz ładunek, masz wóz. Ale nasza nie było w Rocky Ridge. Nie pojawił się. Skurwiel jebany. Vi. Panam. Posłuchaj, mam plan. W dupie mam twój plan. Mieliśmy odzyskać auto i towar. Six Street'i czekają na sygnał, a ja muszę... Kurwa, posłuchaj.
Wiem, gdzie mają swoją norę. Dostaniemy się do nich przez tę niedokończoną autostradę w pobliżu. Nie spodziewają się nas. Sprawy same się nie rozwiążą. Dobra, to gdzie ta ich nora? Niedaleko. Dzięki, Vi. To, co zrobił Nash. Nie mogę w to uwierzyć. Był pierwszą osobą, z którą zaczęłam pracować w Night City po opuszczeniu Aldecaldos. A ja mu zaufałam. Zemsta nie jest warta ryzyka. Co ty nie powiesz? Interesująca opinia. Chętnie się o tym przekonam. Gotowy? No to go dorwijmy. Yeah.
Cześć, Rogue. Jak to było? Naucz się sama rozwiązywać swoje problemy? Nasz nie żyje. Jeden problem rozwiązany. Zadowolona? Nasz już go nie dostarczy. Ale jeśli ładnie poprosisz, to może pomogę. Zapłacili mi z góry, ale to miło, że się o mnie troszczysz. Zastanawiałam się po prostu, czy bawiąc się w tę nie zapomniałaś o internecie. Kurwa! Może byś już tak odpuściła tej Rogue? Bo niby co? Bo nie warto. Chodźmy. Chyba odjebało. Zgorzkniałaś mi na sucz. Że niby dawniej była słodka i powabna. Zapomniała już, że kiedyś stała po drugiej stronie barykady. Przydałoby się nią, kurwa, mocno potrząsnąć. Hej, boss. To ja. Mam towar. Obiecuję, żadnych numerów. Spotkajmy się. Sunset Motel. Wiem, że nie żartujesz. Będę na pewno.
Ustawiłam nam spotkanie. Domkniemy deal i zaczniemy ogarniać sprawę twojego Hellmana. Pasuje? Six Streeti nie wykręcą nam numeru? Woziłam dla nich już. Nie fikali do tej pory. Mam nadzieję, że wiedzą, co to dobry interes. Sunset Motel? Co to za miejsce? Sprawdzona miejscówka. Niedaleko stąd. No jasne. Już są. Ja z nimi pogadam. Będą kłopoty? Nie. Chyba. Cześć, boss. Panam! Jak tam nasz? Telefonu nie odbiera. Już do niego nie dzwoń. Masz jaja, dziewczyno. A to co? Bonus? Pilnuję, żebyś nie fikał. O, bardziej pyskaty od nasza? Przekonajcie się. Lubię go. Masz. Towar pierwsza klasa. Wszystko ok? Sprawdź konto. Zaokrągli się ładnie za parę minut. Polecam się. Ale to chyba Rogue powinna mi zapłacić. Jesteś w porządku. Masz coś ekstra. Jedziemy. Dobrze poszło. Chodź, napijemy się. Co tam słychać w wielkim świecie? Tak sobie myślę. NCPD, na tym odludziu nie musisz się przejmować. Kontrolami od korporacyjnych dostawców też nie. To może masz coś ekstra? Coś, czego nie dostanę w mieście. Coś się znajdzie. Co masz na sprzedaż? Broń. Najlepszą na Badlandach.
Hej, Noa. Hej. Interesy czy nowi znajomi? Zgadnij. U ciebie wszystko gra? Kręcili się tu jeszcze? Rafeni? Nie. Od tamtego razu cisza. Kiedyś wrócą, ale nie takich sukienkotów tak najpa przetrzymała. Co podać? Dwa brozety. Co właściwie było w tej paczce dla streetów? Nie widziałeś? Baloperidol, jakieś prochy dla cyberpsowali. Handlują tym? No, sprzedają towar czarnym klinikom i Reaperdokom, z którymi mają układy. Zdrówko. Za to, co jeszcze przed nami. Za to, co przed nami. Jeszcze jedno, proszę. Dzięki, Noa. Daj znać, jakbyście jeszcze czegoś potrzebowali. Jak myślisz? Rafenów mamy z głowy? O nie, nie, nie. Oni są jak karaluchy. Nie wytępisz ich. Ale na razie mamy spokój. Zanim ogarną się po tej rozrubie, minie trochę czasu. Chciałabyś wrócić do Aldecaldos? Nie mówię teraz, zaraz, ale kiedyś? Nie wiem. Z jednej strony poza klanem nie mam nikogo. Cholera, ja właściwie nie znam innego życia. Ale? Jeśli nie jestem w klanie, to kim jestem? Kim będę, jeśli zostanę w Night City? Też musiałem opuścić swój klan. Pamiętam, mówiłeś. Rodzina Bakerów, nie? Potem przyjechałem do Night City. Odnalazłem swoją szansę. Uchwyciłem się jej. I co? I straciłem praktycznie wszystko. Ja pierdol. No to mnie pocieszyłeś. Wiesz co, może pogadajmy lepiej o czymś innym. No dobra, teraz moja kolej. Co z Andersem Hellmanem? Mam już wstępny plan, ale muszę się z tym wszystkim przespać, pokombinować, potem ustalimy szczegóły. W sumie najlepiej byłoby tu wynająć pokoje. Stąd będziemy mieć bliżej. Zebralibyśmy się do roboty koło północy, żeby się nie rzucać w oczy. Pasuje? Może wynajmiemy jeden pokój? Super pomysł. Noa ma tu w większości pokoi po dwa łóżka. Zaoszczędzimy kasę. Nie to miałem na myśli. A co konkretnie miałeś na myśli? Po prostu cieszę się, że cię poznałem. I może... Ja też się cieszę, Vi. To mógł być kurewsko ciężki dzień, ale dzięki tobie wyszło inaczej. No, to może jakoś to uczcimy? Jasne. Możemy to uczcić. Ale nie dzisiaj, bo już padam na pysk. No, weźmiemy jeden pokój podwójny. Tylko na ten noc. Idę się przespać trochę.